Daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim. Tak Kościół Święty wzywa Matkę Bożą ku pomocy przeciwko herezjom i wszelkim zakusom złego ducha. Czy Kościół ma prawo to robić? Czy może ma obowiązek to robić? Czy Kościół nie przesadza ze czcią Najświętszej Maryi Panny? Czy są wystarczające biblijne podstawy do takiego kultu? O tym dzisiaj porozmawiamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gloria Mania Patri, comparsit gloria nator, spiritus. Konkretnie będę mówił dzisiaj o dogmacie o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Dlaczego akurat o tym dogmacie? Dlatego, że jest on jednym z tych bardziej atakowanych przez osoby niewierzące, jak również dlatego, że dobrze zilustruje on nam w ogóle, jak Kościół podchodzi do teologii, do objawienia, do prawd wiary, które ma w obowiązku nauczać. Zacznijmy od tego, że jest to dogmat wiary, a więc oznacza to, że każdy katolik ma ścisły obowiązek uznawać tą prawdę za prawdę objawioną, zawartą w Bożym objawieniu. Dogmat ten został ogłoszony przez papieża Piusa IX w roku 1854 i oznacza on, że Najświętsza Maryja Panna od samego początku, od pierwszej chwili swojego poczęcia była mocą zasług Pana naszego Jezusa Chrystusa wolna od grzechu pierworodnego. Oznacza też, że została odkupiona przez Pana Jezusa, ale na sposób uprzedzający. Nie było ani jednego momentu, w którym nie miałaby łaski uświęcającej. Dogmat ten mamy zapisany w Denzingerze w numerze 2803. Dogmat ten jest przykładem zdrowego rozwoju doktryny. Mamy coś, co jest zawarte w źródłach objawienia, ale nie w taki sposób oczywisty, nie w taki sposób bezpośredni, na zasadzie, że my mamy zapisane w Piśmie Świętym, czy jakobyśmy mieli zapisane w Piśmie Świętym, że Matka Boża od samego początku była wolna od grzechu pierworodnego, takimi słowami, jak później to papież dogmatyzuje. Natomiast, dlaczego jest to dobry przykład zdrowego rozwoju doktryny? Dlatego, że Pan Bóg oczywiście postępuje zgodnie ze swoimi własnymi zasadami, to znaczy z tymi zasadami, które później znajdziemy również w całym stworzeniu. I Pan Bóg chce, żeby stworzenie działało zgodnie z zasadą subsydiarności, to znaczy, żeby najniższa możliwa instytucja zajmowała się rozwiązywaniem danego problemu. Jest to po prostu w prawie naturalnym i jest to w sposób oczywisty, skuteczne i dobre. I zgodnie z tą zasadą Pan Bóg też zostawia na ziemi Kościół Święty, który ma udzielać sakramentów. Zgodnie z prologiem Ewangelii według świętego Jana, słowo dało moc ludziom, aby się stali dziećmi Bożymi. To nie jest tak, że słowo po prostu uczyniło dziećmi Bożymi, ale dało im moc, aby się stawali dziećmi Bożymi. Oznacza to właśnie przekazanie sakramentów w dłonie Kościoła. Kościół jest również, zgodnie ze słowami Pisma Świętego, filarem i podporą prawdy, a święty Piotr ma za zadanie pilnować, umacniać braci w wierze, więc ma za zadanie przekazywać prawdy wiary. Jak czytamy w drugim liście świętego Piotra, to jest rozdział 1, werset 20, to przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest do prywatnego wyjaśniania. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili Boga święci ludzie. A więc mówili Boga święci ludzie, rozumiemy, o co chodzi. A więc święty Piotr wskazuje bardzo wyraźnie, że to nie jest tak, że Pan Bóg po prostu dał nam słowo Pisma i teraz każdy ma sobie to interpretować jak chce. Żadne słowo proroctwa według świętego Piotra nie jest do prywatnego wyjaśniania. To Kościół ma to robić, a Kościół został wybudowany na skalę. Ty jesteś skała i na tej skale wybuduję mój Kościół. Jeśli jacyś gorliwi protestanci
chcą, podążając za retoryką Świadków Jehowych, twierdzić, że to nie jest to samo, bo Petros, czyli Piotr, to nie jest to samo, co Petra, skała, pomimo tego, że Pan Jezus mówi to dosłownie w tym samym momencie. Ty jesteś skała i na tej skale wybuduję mój kościół, to Świadkowie Jehowy to powiedzą, że nie, 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 ale to jest inna skała, to w ogóle nie o to tutaj chodziło. Pan Jezus na pewno musiał wtedy pokazać na siebie, że ty jesteś Petros i na tej Petra wybuduję mój kościół. Oczywiście jest to naciągane. To znaczy, gdyby Pan Jezus zostawił nam takie Pismo Święte, z którego, powiedzmy, do dobrej interpretacji potrzeba wymyślać, co Pan Jezus musiał pokazać wtedy, żeby to było czytelne, to takiego Pana Jezusa możecie sobie, Świadkowie Jehowy, zachować dla siebie. To nie jest nasz Bóg, człowiek, który wie, co nam przekazać, żeby nas do zbawienia doprowadzić. A więc Pan Bóg przekazuje nam Pismo Święte, tak, które jest doskonałe, tak, ale które jest dziełem zarówno Boga, jak i człowieka i które, czyli człowiek bierze udział w tworzeniu Pisma Świętego już na poziomie jego zapisywania w sposób tak bardzo wyraźny, ono nie jest podyktowane, tylko nosi znamiona swoich ziemskich autorów również i Pan Bóg chce, aby Kościół, który jest filarem i podporą prawdy, również interpretował Pismo Święte zgodnie z zasadą subsydiarności. To zostaje ludziom przekazane, żeby te prawdy, które Pan Jezus przekazał, były interpretowane, żeby ludzie wskazywali, co faktycznie jest do wierzenia, co jest z całą pewnością w tych objawionych prawdach zawarte. Skoro słowa objawienia wymagają interpretacji, zgodnie z słowami świętego Piotra w jego drugim liście, to wymagają pewnej refleksji. Skoro wymagają pewnej refleksji, to jest tutaj miejsce na zdrowy rozwój. I to jest zdrowy rozwój doktryny. Wtedy, gdy zastanawiamy się, gdy urząd nauczycielski zastanawia się, co faktycznie jest w objawieniu zawarte. Używamy tutaj takiego obrazu bukietu, w którym są kwiaty, które są jeszcze w pączkach i które powoli rozkwitają wraz z refleksją teologiczną. I to jest piękne. To jest właśnie zgodne z zasadą subsydiarności, że Kościół musi reflektować, musi myśleć. Pan Bóg nie po to dał człowiekowi rozum, żeby mu później rzucić taką cegłę objawienia. Tu masz i masz wbrew wszystkiemu właśnie w to wierzyć. Nie. Pan Bóg dał nam po to rozum, żebyśmy sprawdzali wiarygodność tego objawienia. Po to dał nam również rozum, żebyśmy zastanawiali się nad nim, rozważali, interpretowali to Boże objawienie. A więc prawda ta musi być zawarta w słowach objawienia, ale być może właśnie refleksja teologiczna musi ją dopiero wydobyć na światło dzienne. I teraz, gdzie mamy tą prawdę zawartą właśnie jak w takim pączku? Po kolei cytaty z Pisma Świętego. Księga Rodzaju, rozdział 3, wersety od 14. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża, ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Ale tutaj już słyszę głosy apologetów protestanckich, ale przecież tam jest właśnie ono zmiażdży ci głowę, a więc to potomstwo zmiażdży głowę, a nie sama niewiasta. Oczywiście Pan nasz Jezus Chrystus dokonuje odkupienia. A więc co mamy tutaj powiedziane? Mamy powiedziane, że Pan Bóg sam wprowadza pewną nieprzyjaźń. To też jest taka ważna myśl w kontekście, powiedzmy, takich pacyfistycznych zapędów współczesnego kościoła, współczesnych teologów. Pan Bóg sam wprowadza nieprzyjaźń pomiędzy niewiastę a węża. To jest istotne. Pan Bóg nie wprowadza, mógłby przecież wprowadzić tą nieprzyjaźń jakoś tam pomiędzy Adama a węża, pomiędzy ludzkość a węża. Nie, sprowadzają pomiędzy niewiastę a węża. Tak jak ta niewiasta została zwiedziona, tak tutaj ta niewiasta również będzie miała szczególną nieprzyjaźń, która będzie ją z tym wężem może nie łączyła, tylko właśnie raczej od tego węża oddzielała, która będzie pewną rywalizacją
No i ta nieprzyjaźń kończy się tym, że potomstwo niewiasty zmiażdży głowę węża. Niektóre starogreckie tłumaczenia tłumaczą ono zmiażdży ci głowę, jako ona zmiażdży ci głowę. Skąd to się wzięło? I tak samo tłumaczy również Hieronim w Wulgacie. Skąd to się wzięło? Z pewnej niepewności, która wynika z wieloznaczności języka hebrajskiego. Tam faktycznie, ściśle rzecz biorąc, jakby tak czysto gramatycznie rzecz biorąc, można wstawić i ono, i ona w języku hebrajskim. Natomiast to jest dosyć naturalne w języku hebrajskim, tam mnóstwo rzeczy jest właśnie takich wieloznacznych. Natomiast z kontekstu należy to zinterpretować. I tutaj z kontekstu raczej kontekst wskazuje na potomstwo, o którym była dokładnie wcześniej mowa. Ale przecież jest mowa chwilę wcześniej, w tym samym zdaniu, czy zdanie wcześniej, o tym, że nie wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy niewiastę a węża. Czyli ta nieprzyjaźń również jest od samego początku ugruntowana. A więc w jakim stopniu jest usprawiedliwione również mówienie o tym, że to ona zmiażdży ci głowę. A więc porzucając, powiedzmy, pewną, czy zostawiając na boku pewną kontrowersję wokół tego zapisu, ono czy ona, moim zdaniem nie ma potrzeby tutaj konstytuować, doszukiwać się jakiejś sprzeczności. Nie przez przypadek objawione słowo zostawia tutaj pewną dwuznaczność. Ona, oczywiście w Słowie Bożym nic nie jest przypadkowe. A więc ta dwuznaczność ma jak najbardziej swój sens. Jaki ma sens? Ano taki, że tak, bezpośrednio potomstwo niewiasty przez konkretnego potomka niewiasty, czyli przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, zmiażdży głowę węża. Sprawi, że ludzkość znowu będzie dostępowała łaski uświęcającej. To jest przede wszystkim Pan nasz Jezus Chrystus, ale Pan nasz Jezus Chrystus jest potomkiem konkretnej niewiasty. Ta nieprzyjaźń, która zostaje wprowadzona od samego początku, bez wątpienia jest tutaj kluczowa, ma tutaj znaczenie. Nieprzyjaźń pomiędzy niewiastą a ciebie, ta nieprzyjaźń bez wątpienia będzie szczególnie dotyczyła właśnie tej niewiasty, która naprawdę narodzi dosłownie tego potomka, który będzie miał zmiażdżyć głowę węża. Ten cytat jest bardziej dla nas przygotowujący niż faktycznie, powiedzmy, zdradzający, o co będzie chodziło. Dlatego, że oczywiście trzeba go połączyć z księgą Apokalipsy, która w oczywisty sposób nawiązuje do pierwszych ksiąg Starego Testamentu, do tych wielkich wizji stworzenia świata, jak również do ksiąg prorockich, innych ksiąg prorockich Starego Testamentu, bo Księga Rodzaju, pierwsze jej rozdziały, to też są rodzaje wizji prorockich. Nie co do tego, co się wydarzy, tylko co do tego, no w pewnym sensie momentami też, ale przede wszystkim co do tego, co się wydarzyło. Bo wizja prorocka również oczywiście może się rozpościerać na to, co już się wydarzyło. Jest to zupełnie naturalne i Księga Apokalipsy sama opowiada też o wydarzeniach, które już miały miejsce. Pan Bóg pokazuje prorokowi to, co miało miejsce, po to, żeby właśnie coś wyjaśnić. Księga Apokalipsa, Apokalipsy, rozdział 12. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd 12 jest brzemienna i woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak ukazał się na niebie. Oto wielki smok barwy ognia, mający 7 głów i 10 rogów, a na głowach jego 7 diademów. I ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. I stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało porwane jej dziecię do Boga i do jego tronu. A niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. I nastąpiła walka na niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem. I wystąpił do walki smok i jego aniołowie, ale nie przemógł. I już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki smok, wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię. Został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza jego pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym.
a oni zwyciężyli dzięki krwi baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy, biada ziemi i biada morzu, bo wstąpił do was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu. A kiedy ujrzał smok, że został strącony na ziemię, począł ścigać niewiastę, która porodziła mężczyznę. I nadano niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustynię leciała na swoje miejsce, gdzie jest żywiona przez czas i czasy i połowę czasu, z dala od węża. A wąż za niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę, żeby ją uniosła, lecz ziemia przyszła z pomocą niewieści i otworzyła ziemia swą gardziel i pochłonęła rzekę, którą smok ze swej gardzieli wypuścił. I rozgniewał się smok na niewiastę i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa. Jest to jeden z moich ulubionych fragmentów z Pisma Świętego w ogóle. Jakże on jest piękny. Również w kontekście Księgi Rodzaju. Niewiasta. Wprowadza mnie przyjaźń pomiędzy niewiastę i węża. Pan Bóg mówi do węża, pomiędzy ciebie i niewiastę. I tutaj mamy znowu tą niewiastę. Niewiasta, która ukazuje się jako wielki znak na niebie. Ukoronowana wieńcem z gwiazd 12, obleczona w słońce, księżyc pod jej stopami. Czyli jako pani nieba i ziemi, jako wielka królowa. I ta niewiasta rodzi Mesjasza, tego, który będzie pasł narody rózgą żelazną, tego, który złamie to panowanie węża, tego, który zmiażdży. To jest to potomstwo, które zmiażdży głowę węża. I ta niewiasta, pomimo tego, że zły duch na nią napiera, próbuje ją dosięgnąć, najpierw wypowiada jej wojnę, później, gdy ona zostaje zabrana przez Boga, on wypuszcza ze swojej gardzieli tą wodę, która ma ją pochłonąć, jednak ziemia przychodzi jej z pomocą i ta niewiasta zostaje zachowana od wpływów węża. I gdy wąż widzi, że już nie może dosięgnąć ani dziecięcia, ani jego matki, to wychodzi walczyć z resztą jej potomstwa, z tymi, którzy mają świadectwo Jezusa, ze wszystkimi wiernymi, wszystkimi, którzy naprawdę wierzą w to, co Pan nasz Jezus Chrystus nam przekazał również właśnie w Księdze Apokalipsy w rozdziale 12. Oczywiście to miejsce nie umknęło różnego rodzaju heretykom i musieli oni znaleźć jakieś wyjaśnienie, o co tutaj chodzi, żeby nie chodziło o Matkę Bożą. A więc używając niektórych interpretacji również ojców Kościoła, mówią oni, że ten wielki znak na niebie, niewiasta apokaliptyczna, to tak naprawdę jest synagoga albo Kościół, lud Izrael, albo już później Kościół, albo właśnie jedno i drugie, na tyle, na ile synagoga zapowiada Kościół. Otóż ta interpretacja, o ile w pewnym sensie może być uprawniona, do czego przejdę później, o tyle w swoich założeniach, w odcięciu od Matki Bożej, jest zupełnie niewystarczająca. Dlaczego? Dlatego, że synagoga nie urodziła Pana Jezusa jako taka. Synagoga w swoich najważniejszych przedstawicielach odrzuciła Pana Jezusa i na pewno nie jest bez grzechu. Na pewno Pan Bóg nie zachował jej od tego wpływu szatana. To synagoga krzyczy, ukrzyżuj go. To naprawdę nie ma opcji, żeby to interpretować w ten sposób. Interpretacja niewiasty apokaliptycznej jako Kościoła jest o tyle słaba, że Kościół nie mógł urodzić Pana Jezusa, bo wtedy po prostu jeszcze nie istniał. Myślę, że najlepsza z tych interpretacji jest ta, która miesza obie rzeczywistości, to znaczy mówi, że to ogólnie pojęty lud Boży, reszta sprawiedliwych jest tutaj w jakiś sposób reprezentowana i właśnie w tym sensie Kościół, synagoga, lud Boży wydaje Mesjasza. Przy czym to nie jakiś mistyczny, nieokreślony lud Boży wydał Mesjasza. Pan Jezus nie przyszedł na świat w jakiś taki tajemniczy, zadziwiający sposób. W sensie były tam rzeczy tajemnicze i zadziwiające, ale urodził się. Urodził się z pewnej konkretnej niewiasty. A więc właśnie, jak zapowiedziałem, że powiem, co jest w tej interpretacji słusznego, jeśli chcemy widzieć właśnie w tej niewieście apokaliptycznej po prostu sprawiedliwych Starego i Nowego Testamentu, to jest to możliwe tylko przez analogię. Tylko moim zdaniem właśnie w takim drugim, trzecim rzędzie. Dlaczego? Dlatego, że jeśli tak chcemy to interpretować, to i tak musimy powiedzieć, że przecież
Pan Jezus przyszedł przez konkretną niewiastę. Urodził się z konkretnej niewiasty, która jest reprezentantką ludu Bożego, która jest reprezentantką tych sprawiedliwych. I to nie tylko jakąś symboliczną reprezentantką, tylko naprawdę tą, która została wybrana na matkę Mesjasza. Dlaczego wśród ojców Kościoła można spotkać taką interpretację? No dokładnie dlatego, o czym mówiłem przed chwilą. Mianowicie Kościół Święty ma rozwijać teologię i jest naturalne, że pewne miejsca będą interpretowane coraz lepiej z czasem, będą badane coraz dogłębniej. I tak jak dla ojców Kościoła, gdy teologia maryjna, która naturalnie jest takim elementem właśnie, który będzie odkrywany, dlatego że jest bardziej ukryty, a więc będzie potrzebował więcej czasu, ta teologia maryjna oczywiście dla ojców Kościoła mogła pozostać jeszcze w dużej mierze tajemnicza. I bardzo dobrze, bo o to właśnie w teologii chodzi, żebyśmy mogli pracować nad tym materiałem objawienia i odnajdywać aż do końca świata, co tam zostało zapisane. A więc jeśli chcemy przyjąć tą interpretację niektórych ojców Kościoła, że jest to właśnie taki lud Boży, taka reszta sprawiedliwych, to i tak bezpośrednio odnosi się to do Matki Bożej, bo to ona jest reprezentantką tego ludu Bożego, tej reszty sprawiedliwych. To nie jakaś ogólna reszta urodziła Pana Jezusa, a przecież ta niewiasta apokaliptyczna rodzi Pana Jezusa. To jest ta, która urodziła i która jest zachowana od grzechu i błędu. A przecież Pismo Święte wielokrotnie mówi, że nikt nie jest zachowany od grzechu i błędu poza samym Panem naszym Jezusem Chrystusem i niewiastą apokaliptyczną, która zostaje od Niego zachowana. I o tym też jeszcze za chwilę przy okazji Ewangelii według świętego Łukasza. Ale wspomnijmy tutaj o tych słowach świętego Pawła, który przecież mówi, że to prawo nie zdołało usprawiedliwiać. A więc jak miałby ten lud Boży przed Panem Jezusem, jak on miałby być przedstawiony jako ten sprawiedliwy, ten, którego zły duch nie dosięgł? Przecież właśnie święty Paweł mówi, że prawo doprowadziło. Nie doprowadziło ludzkości do zbawienia, tylko właśnie sprawiło, że poznałem to, co jest złe i że tak naprawdę to stworzenie właśnie jęczy w tych bólach rodzenia, że ono tak naprawdę cierpi właśnie pod tym wpływem szatana i dopiero Pan nasz Jezus Chrystus ludzkość z tego może wykupić. Jak ta synagoga i ci sprawiedliwi Starego Testamentu mieliby być przedstawieni jako niewiasta apokaliptyczna, której zły duch nie dosięgł? Pamiętajmy przecież, że nawet gdybyśmy przyjęli interpretację taką najświętszą, w sensie najświętszą, że to jest Kościół już w takiej formie właśnie apokaliptycznej, w formie doskonałej, ten Kościół, który Kościół zbawionych już, niebiański Kościół. Raz, że no, taki Kościół nie może urodzić Pana Jezusa, bo jest to dużo później. Dwa, że Kościół przecież jest przesiany przez zło. To sam Pan Jezus mówi, że diabeł domagał się, żeby przesiać was jak pszenicę. Kościół nie jest zachowany od wpływu złego ducha, tylko ma być przesiany przez to działanie złego ducha. I przecież to widzimy cały czas, jak ten Kościół zostaje oczyszczony. Niewiasta apokaliptyczna, nie ma tam mowy o tym, że ona zostaje poddana jakimś pokusom i dopiero właśnie w wyniku walki zostaje oczyszczona, tylko zostaje przedstawiona od samego początku jako królowa nieba i ziemi, nad którą zły duch nie ma żadnej władzy. Osoby bardziej zorientowane w katolickiej teologii mogłyby zarzucić, że Matka Boża przecież według katolickiej nauki nie cierpiała bólów rodzenia. A tam jest mowa, niewiasta apokaliptyczna cierpi te bóle rodzenia. Jak to? Więc przecież to jest znowu jakaś sprzeczność. Tu uznajecie za Matkę Bożą, a tyle jak cierpi, to już wtedy to nie jest Matka Boża. Nie, to jest jak najbardziej Matka Boża. Tak, według katolickiej nauki, tak jak Najświętsza Maryja Panna poczęła bez zmysłowej przyjemności, tak też rodziła bez zmysłowego bólu. Natomiast dlaczego niewiasta apokaliptyczna cierpi? Zacznijmy od tego, że jest to wizja prorocka i Matka Boża jest tam przedstawiona jako wielki znak na niebie. A więc nie przedstawia to szczegółów urodzenia Pana Jezusa w Betlejem. Nie mamy tam stajenki, pastuszków i tak dalej, tylko jest to właśnie taki znak na niebie apokaliptyczny, ukazujący wielkie historyczne wydarzenia. A więc nie będzie on zdradzał jakoś szczegółów, jak to konkretnie wyglądało, tylko będzie przedstawiał podstawowe prawdy i z taką ogromną dozą pewnej symboliki, która oczywiście ma konkretny przekaz, ale jest właśnie symboliczna. I dlaczego Matka Boża może widzieć się w bólach rodzenia? Dlatego,
że na zakończenie jest nazwana również matką wszystkich, którzy mają świadectwo Jezusa. A więc Najświętsza Maria Panna, tak jak Symeon zapowiada, twoją duszę miecz przeniknie, aby wyszły na jaw zamysły serc wielu. To jest też bardzo piękne, przecież to jest słowo objawione. Serce Matki Bożej przeniknie miecz, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Jej cierpienie, tak, w jakiś sposób będzie ujawniało nastawienie ludzi, na przykład dzisiaj też, tak, tych którzy atakują Matkę Bożą, to są ci, którzy właśnie atakują jej serce i pokazują w ten sposób, kim są, czy są potomstwem niewiasty, czy są potomstwem tej drugiej strony, która jest w nieprzyjaźni w Księdze Rodzaju. Ale to powiedzmy, że lekko złośliwa dygresja, obawiam się, że niestety śmiertelnie prawdziwa. Kiedy w tych ewangelicznych wydarzeniach przebija ten miecz duszę Matki Bożej? Oczywiście w pierwszej linii, przede wszystkim w trakcie męki Pana Jezusa, w trakcie tej drogi krzyżowej, którą ona przebywa razem z Panem Jezusem i oczywiście razem z Nim współcierpi. To jest oczywiste, gdy matka widzi swojego syna w takim stanie, to oczywiście nosi te wszystkie razy, te wszystkie cierpienia w swoim sercu. Ona wtedy cierpi bóle rodzenia, bo wtedy współuczestniczy w męce, która jest momentem odkupienia dla nas. A więc ci wszyscy, którzy zostają nazwani jej dziećmi, szatan wychodzi, aby walczyć z jej dziećmi, to jesteśmy my. To jesteśmy my i nas ona urodziła wtedy, gdy współcierpiała z Chrystusem w trakcie jego męki krzyżowej. Podsumowując, o ile jak najbardziej można interpretować niewiastę apokaliptyczną również jako Kościół, lud Boży, o tyle te interpretacje są ewidentnie pośrednie, bo bezpośrednio jest mowa o kobiecie, która rodzi Mesjasza, która w żaden sposób nie została przez złego ducha dosięgnięta, która naprawdę z nim zwyciężyła. To jest w swoją drogą bardzo, bardzo piękne, gdy jest mowa o tej wodzie, którą zły duch wypuszcza ze swojej gardzieli. To są jakby słowa. No, można to interpretować jako wszystkie później słowa heretyków, którzy próbują Matkę Bożą zaatakować. I ziemia, która się rozchodzi, ziemia jest powszechnie interpretowana jako kościół. Woda zwykle jest interpretowana jako świat, a ziemia jako kościół. Gdy coś wychodzi z ziemi, to jest traktowane właśnie jako coś zło, które wychodzi z samego kościoła. Natomiast tutaj to można by tak interpretować. To już jest dalszy stopień, powiedzmy, takiej pewnej dowolności, natomiast jak najbardziej tą wodę wydaną z tej gardzieli smoka, jako wszystkie te bluźnierstwa przeciwko Matce Bożej i Kościół Święty, który chroni tutaj imię Najświętszej Maryi Panny, który sprawia, że te ataki spełzną na niczym, który broni tutaj jej czci, można tak powiedzieć. Ale ta interpretacja jest bardziej, powiedzmy, ciekawostką i to takim moim własnym dopowiedzeniem niż tym pierwszym znaczeniem. Bo oczywiście w pierwszej linii chodzi po prostu o to, że zły duch nie może jej dosięgnąć, że nie ma ona nic w sobie, co by w jakiś sposób należało do złego ducha. A więc można interpretować w formie tej, powiedzmy, tego ludu Bożego, tej patrystycznej, ale to jest interpretacja pośrednia. Bezpośrednio musi się to odnosić do Matki Mesjasza, tej, która porodziła Pana naszego Jezusa Chrystusa i nie da się przed tym uciec. I jeśli ojcowie Kościoła tego nie dostrzegali jeszcze, to przez to, o czym mówiłem wcześniej, ze względu na to, że teologia maryjna jeszcze się nie rozwinęła, co jest jak najbardziej zgodne z Bożym zamysłem i zgodne z tym, jak ma funkcjonować objawienie, zgodnie ze samymi słowami Pisma Świętego, że żadne pismo nie jest to osobistego wyjaśniania, czyli wymaga ono pewnej interpretacji, czyli wymaga pewnej pracy intelektualnej nad jego treścią. Kolejny cytat. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział pierwszy, rozdział pierwszy, werset od 28. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Pełna łaski. Tak to zostaje przetłumaczone. Kecharitomene, to greckie słowo, jest tam użyte. Obdarzona łaską oznacza to słowo. I można by powiedzieć, ktoś spontanicznie może pomyśleć, ale to mniej niż pełna łaski. O nie, to więcej. Dlaczego? Dlatego, że Pismo Święte nikogo tak nie nazywa. Nikogo nie nazywa obdarzonym łaską. To słowo
pojawia się, ale nigdy w formie podmiotu, nigdy w formie rzeczownika. Ono może się pojawiać jako pewien przymiotnik, przysłówek. Natomiast jeśli wpiszemy to w Biblii interlinearnej, to swoją drogą to jest ciekawostka, bo wyświetla się teraz już tylko to słowo, gdy się poda ten klucz, keharitomene. Kiedyś wydaje mi się, że wyświetlały się właśnie też te przysłówkowe, przymiotnikowe cytaty z listów świętego Pawła, gdzie jest mowa właśnie o obdarzeniu łaski ludzi w takim zupełnie normalnym kontekście, ale właśnie tak czy siak, niezależnie od tego, jak twórcy strony to podlinkują, czy uznają to za wystarczająco pokrewne, czy nie, to nie zmienia faktu, że w formie takiej imiennej, nieprzymiotnikowej właśnie, rzeczownikowej, zostaje użyte to słowo tylko raz. Tylko wobec jednej osoby w całym świecie, wobec niewiasty, niewiasty apokaliptycznej, wobec niewiasty, której potomstwo zmiażdży głowę węża, wobec Najświętszej Maryi, Panny. Po prostu. To wszystko jest spójne. To ona jest obdarzona łaską. To jest jej imię. Anioł wszedł do niej i rzekł, bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z tobą. Tak ją pozdrawia. To jest pierwsze imię, które zostaje jej przez anioła nazwane. Sam ten jeden z tych siedmiu, którzy stoją przed obliczem Boga, pozdrawia w ten sposób Najświętszą Maryję Pannę. Warto to widzieć również w kontraście do ogłoszenia wiadomości, informacji o poczęciu świętego Jana Chrzciciela. Zachariasz, kapłan, wchodzi z kadzielnicą do świątyni i co tam robi? Tam archanioł Gabriel stoi przy rogu ołtarza jako pan. Kapłan pada przed nim na twarz i anioł zaczyna do niego mówić. Ten pyta, jak to poznam? Będziesz niemy przez cały ten czas. Ten anioł występuje tam jako wielki władca, jako posłaniec samego Boga i kapłan ma się przed nim płaszczyć. Tutaj to archanioł wchodzi, ten sam archanioł chwilę później wchodzi i mówi Awe, bądź pozdrowiona, keharitomene, ty, która jesteś obdarzona łaską. Jedyny raz w Piśmie Świętym pojawia się to słowo. Słusznie i nawet w pewnym sensie za mało, moim zdaniem, oznacza tutaj ta pełna łaski. To jest ta, która jest naprawdę obdarzona łaską, ta, której zły duch nie dosięgł, ta, która jest naprawdę w pełni czysta, niepokalana właśnie. To jest słowo, które jest tutaj bardzo, bardzo na miejscu. Zwolennicy smoka, którzy uwielbiają wypuszczać tą wodę, żeby dosięgnąć apokaliptyczną niewiastę, powiedzą, że ale przecież tak naprawdę nawet w samym kościele to nie było nauczane. Gdzieś tam dopiero w wieku VII pojawia się takie święto i to też nie do końca wiadomo i później to tam jeszcze nie było, te kontrowersje teologiczne. Dlatego dzisiaj jeszcze kilka słów na temat tradycji. Otóż najpierw ojcowie Kościoła. Ojcowie Kościoła faktycznie mają tezy, które są fascynujące w kontekście Matki Bożej. Wychwalają jej absolutną czystość. Porównują ją do czystości Ewy sprzed grzechu pierworodnego, czyli do takiej czystości absolutnej. To robi święty Ireneusz w Adversus Hereses, rozdział 3, 22-4. Wszystko na to wskazuje, że mają jednak na myśli czystość od grzechów uczynkowych. Dlaczego? Dlatego, że gdy mówią o powszechności grzechu pierworodnego, to wyjmują z tej powszechności tylko Chrystusa. Jednak jest wiele cytatów, które wskazują na to, że Najświętszą Maryję Pannę postrzegają jako całkiem czystą, choć nie precyzują tego, jakoby była ona całkiem wolna od grzechu pierworodnego od samego początku swojego stworzenia. Nie jest to doprecyzowane i inne cytaty mogą wskazywać, że nie postrzegali tego w ten sposób. Dlaczego nie postrzegali? Mówiłem o tym wcześniej, ze względu na refleksję teologiczną, która dopiero ma się stać, ale są już podstawy. Są już podstawy do tego, żeby ta refleksja teologiczna poszła właśnie w tą stronę, bo na przykład właśnie porównują, jak święty Ireneusz, tą czystość do tej czystości Ewy sprzed upadku. Święto Poczęcia Najświętszej Maryi Panny to jest kolejny wielki etap rozwoju myśli teologicznej w tej sprawie. No bo Święto Poczęcia normalnie w Kościele nigdy nie jest celebrowane, no bo jednak poczęcie wiąże się również z tym, że ta dusza jest bez łaski uświęcającej. To Święto Poczęcia wskazuje na to, że właśnie to poczęcie było niepokalane. Kościół nie świętuje niczyich urodzin, chyba że ten człowiek urodził się już w stanie łaski uświęcającej, jak Najświętsza Maryja Panna i jak święty Jan Chrzciciel. Świętuje dopiero, gdy człowiek rodzi się dla nieba, ewentualnie właśnie gdy dzieje się coś związanego z
jego zbawieniem. Święto Poczęcia Najświętszej Maryi Panny jest absolutnym wyjątkiem. Żadne inne święto poczęcia nie jest celebrowane. Oczywiście poza poczęciem Pana naszego Jezusa Chrystusa, to świętujemy święto zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. W VII wieku na wschodzie mamy je potwierdzone. Tam jest udokumentowane w tym momencie, czyli pewnie istniało już jakiś czas wcześniej, ale mamy je tam udokumentowane. Staje się coraz bardziej popularne, najpierw na wschodzie i później, gdy zdobywa również pewną popularność na zachodzie, pojawia się kontrowersja. Wielcy teolodzy zadają sobie pytanie, co wy tutaj świętujecie? Co to jest? Dlaczego święto poczęcia? No i zachód jest dużo bardziej refleksyjny od wschodu, to znaczy teologiczny, myśli przyczynowo-skutkowo. No i myśli o treści tego święta, no ale jak to? To przecież Matka Boża też została odkupiona przez Pana Jezusa. Dlaczego świętujemy święto poczęcia? No i zaczyna się wielka kontrowersja teologiczna właśnie wokół tego święta. I właśnie takie rzeczy prowadzą do rozwoju myśli teologicznej. Jakaś teza zostaje rzucona i teolodzy się zastanawiają, co, jak, dlaczego, szukają wyjaśnienia i zrozumienia. Wielcy teolodzy na zachodzie uważają, jak święty Bonaventura, czy sam święty Tomasz z Akwinu, uważają, że Matka Boża w pierwszej chwili została poczęta bez łaski uświęcającej i od razu z niej, nią obdarzona, od razu oczyszczona z grzechu pierworodnego. Uważają, że to jest konieczne założenie do tego, żeby była ona faktycznie odkupiona przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. To święty Tomasz przedstawia w trzeciej części, kwestio 27, artykuł 2, ad secundum, do drugiego zarzutu. Są takie tezy, że święty Tomasz tak naprawdę tego nie uczył. Moim zdaniem powołują się tutaj ci, którzy tak głoszą, na wcześniejsze pisma świętego Tomasza. Moim zdaniem jest to trochę podobnie jak z ojcami Kościoła, którzy mówili właśnie o absolutnej czystości Najświętszej Maryi Panny, ale było to ogólne, a nie konkretnie w odniesieniu do pytania, czy Najświętsza Maryja Panna chociaż przez chwilę była bez łaski uświęcającej, czy została oczyszczona po swoim poczęciu, czy uchroniona przed zarażeniem grzechem pierworodnym. I najprawdopodobniej tak trzeba interpretować te wczesne pisma świętego Tomasza, a atak na wiarygodność, bo tam to jest związane też z tym poddaniem wątpliwość, czy ten fragment faktycznie został napisany przez świętego Tomasza, pars tercja, część trzecia sumy teologicznej, jest już tą częścią ostatnią, a więc jakieś zarzuty o uzupełnianie, poprawianie przez uczniów mogą się pojawić. Natomiast jakby wydaje się, że w kontekście całości twórczości i w kontekście też tej refleksji teologicznej tamtego czasu, wydaje mi się, że nie ma powodów, żeby przyjmować, że faktycznie to nie była myśl świętego Tomasza. Uważam, że jak najbardziej to jest wiarygodne, że wielcy teolodzy tamtych czasów właśnie tak to prezentowali, że została od razu oczyszczona, ale od razu w sensie, że przez chwilę, jakąś chwilę swojego istnienia, od razu po poczęciu, nie była jeszcze obdarzona łaską uświęcającą. No i kontrowersje rozwiązuje wielki teolog franciszkański Duns Scott, który wpada na myśl tak prostą, jak genialną, to znaczy mówi, że Najświętsza Maryja Panna, tak jak mogła zostać obdarzona łaską od razu po swoim poczęciu, tak samo mogła zostać ze względu na zasługi męki Pana Jezusa, zostać w ogóle uchroniona przed tym grzechem pierworodnym, a przecież jest to dużo bardziej adekwatne do tego, co widzimy w Księdze Apokalipsy. Przede wszystkim do tego, co widzimy w Ewangelii według świętego Łukasza. Pełna łaski, to wyjątkowe wyróżnienie jako ta obdarzona łaską i ta, której zły duch nie może dosięgnąć, którą Pan Bóg przedstawia jako wielki znak na niebie, który tak ukoronowana wieńcem z gwiazd 12, obleczona w słońce, księżyc pod jej stopami. Tu zapomniałem powiedzieć a propos wieńca z gwiazd 12, że to jest często interpretowane jako, że to jest Izrael właśnie dlatego, że ma wieniec z gwiazd 12, czyli 12 pokoleń Izraela. No oczywiście sam Izrael jako całość to nie może być, bo Izrael krzyczy, ukrzyżuj go i nie jest w żaden sposób niepokalany. Natomiast Najświętsza Maryja Panna jako chluba Izraela to oczywiście już ma sens, że ona jest właśnie tą Izraelitką, która zasługuje na ten wieniec z gwiazd 12 i być obleczona
zakochaną w słońce. Ta interpretacja Bonaventury jest dla teologów przekonywająca i faktycznie ta interpretacja przyjmuje się w katolickiej teologii w coraz szerszych kręgach i Sobór Trydencki, gdy naucza o powszechności grzechu pierworodnego, już dokładnie zaznacza, że nie obejmuje w tej refleksji Matki Bożej. To jest w Denzingerze numer 1516. Podsumowując wszystko w kilku słowach. Pan Bóg dał nam rozum. Rozum między innymi po to, żeby interpretować treść jego objawienia. Powierzył to zadanie Kościołowi. Wszystko zgodnie ze samymi słowami Pisma Świętego. My, badając to objawienie, odkrywamy coraz to nowe prawdy, które są tam zawarte. Być może nie w takich dokładnie bezpośrednio słowach, w jakich my to później sformułujemy, ale jednak co do swojej treści. I tak odkrywamy, że Najświętsza Maryja Panna od samego początku jest w wyjątkowy sposób wspomniana jako niewiasta, która będzie matką potomstwa, które zmiażdży głowę węża i która będzie miała wyjątkową nieprzyjaźń wobec tego węża, co wyjaśnia też szczególne ataki wobec niej i myślę, że również szczególną złość, która wyniknie z tego materiału. Złość, no nieważne, już nie będę dalej robił przytyków, czyją złość to wzbudza. Dalej pokazuje nam sam Pan Bóg Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Mesjasza, jako ten wielki znak na niebie, jako niewiastę apokaliptyczną. Jeśli chcemy doszukiwać się tam innej interpretacji, to tylko w drugiej linii. W pierwszej linii ewidentnie chodzi o Matkę Mesjasza, której zły duch nie może dosięgnąć w żaden sposób. Który, pomimo tego, że próbuje wielokrotnie i rozwścieczony tym wychodzi, chodzi walczyć z resztą jej potomstwa. A więc każdy, kto ma świadectwo Jezusa, jest jej dzieckiem. To też warto sobie zapamiętać. I dalej w Ewangelii według świętego Łukasza widzimy ją nazwaną przez archanioła, który pada przed nią. To przecież widać, że on tam jest tym uniżonym sługą. Wcześniej występuje jak Pan w rozmowie z Zachariaszem w świątyni z kapłanem, a wobec niej Awe, bądź pozdrowiona, pełna łaski, kecharitomene. Jedynie ona zostaje w ten sposób nazwana w Piśmie Świętym. Ta, która została obdarzona łaską, takie imię nadaje jej jeden z siedmiu, którzy stoją przed obliczem Boga. Ona sama później w cytacie, którego tutaj nie wspomniałem w swoim Magnifikat, mówi, że odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Kogo wszystkie pokolenia? No nie tych sługów tego smoka. Oni nie będą błogosławić. Oni będą wypuszczać tą wodę z gardzieli, pluć na nią, ale ci, którzy mają świadectwo Jezusa do końca świata, będą błogosławić Najświętszą Maryję Pannę i nie ustawajmy w tym, a ona wtedy pokona wszystkie herezje. Daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gloria mania patri. Comparsit gloria nato, spirit.